Dzień dobry, jadę na nagrania. Wyszedłem za późno z domu i nie zdążyłem, kurde, znaleźć słuchawek. Chciałem w drodze montować. Czy ja w ogóle zdążę na autobus? Na styk. No jestem trochę niezadowolony, no bo aż godzina jazdy przede mną, to bym no sporo pomontował, no. Nawet w tych pociągowych warunkach. To w mojej pracy, że raz na jakiś czas na nagrania muszę jechać do miejsca, gdzie nigdy nie byłem. No i dzisiaj na przykład jestem w Wejherowie. Trzy, cztery. Kulinarne nagrania, tym razem Dos Amigos. Otworzyli dopiero co knajpę właśnie w Wejherowie półtora tygodnia temu. Jakieś tutaj promocyjne filmy chcą. Nagraliśmy dwa. Dzwonią do mnie ludzie. Ja od razu mówię, że ja dziękuję, nie jestem zainteresowany. Jestem głodny zwiedzania, więc chętnie bym został w tym Wejherowie, sobie tutaj pooglądał, ale spieszę się, bardzo się spieszę. Tak, to ja. Ten film Dzień z Paryża, to naprawdę chciałbym jeszcze takie dwie godzinki poświęcić na niego i wtedy byłbym bardziej zadowolony, ale ekonomiczny montaż to było założenie tego wyzwania vlogowego. No, trzeba też żyć i się z kimś tam spotkać, coś porobić. Poważne decyzje są podejmowane, które zdjęcie jest najlepsze. Siedzimy sobie na Molotece, kolejne fajne miejsce w Gdańsku, ale się coś błyska. Znowu będziemy musieli coś robić w pośpiechu, uciekać przed burzą. Na starej Bardii! Pamiętam, najlepsze czasy. Halo plaża. Halo. Life he made, man.